Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa. Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze
w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały. Akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszom w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Jezu, jedyna miłości serca moje.
wezwanie, pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociechu smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. I w końcu druga część, Jezus, który swoim nauczaniem objawia łaskawe oblicze Boga. Nauczanie Jezusa. Jezus w swoim nauczaniu ma mało abstrakcji czy ogólników. Jest bardzo obrazowy. Lubi używać przenośni, metafor. Czy rzeczywistość głębszą, duchową chce przybliżać poprzez doświadczenia, które wszyscy mają. Odnosi się do powszechnego doświadczenia, ale daje mu głębsze znaczenie. Jednym z głównych jego tematów właśnie nauczania jest Boża łaskawość, Boże miłosierdzie. I robi to często w przypowieściach. Jako punkt wyjścia dla nas, żeby pomyśleć, które przypowieści wybrać, chciałbym wziąć krótki tekst z katechizmu, który mówi o sakramencie pojednania, z którego chcecie też dzisiaj korzystać za chwilę. Mówi tak katechizm numer 1465. Udzielając sakramentu pokuty, kapłan wypełnia posługę dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy, posługę dobrego Samarytanina, który opatruje rany, ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca. Krótko mówiąc, kapłan jest znakiem, narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika. 1465. Czyli w tym tekście o sakramencie pojednania mamy trzy konkretne postawy, które wypływają z trzech przypowieści Jezusa i wszystkie te trzy przypowieści mamy u Łukasza. Dlatego niech to będzie dla nas takim krótko się im przyjrzywszy. Zobaczmy, jak Jezus uczy o miłosierdziu i na jakie miłosierdzie powinniśmy liczyć w sakramencie pojednania. Posługa dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy. To jest pierwsza rzecz. I to mamy u Łukasza w 15 rozdziale, wersety 1-7. Kiedy faryzeusze, uczeni w piśmie, szemrzą, że Jezus przyjmuje grzeszników, celników, jada z nimi, wtedy Jezus w przypowieściach mówi im o miłosierdziu Bożym. I zaczyna od przypowieści o zaginionej owcy, która brzmi tak. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni, nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół, mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Obraz pasterza jest ważnym obrazem w Biblii. Chcę pokazać Boga, który się troszczy o ludzi, nawet wtedy, kiedy pasterze do tego wyznaczeni zaniedbują to. I do tego obrazu również się Jezus odnosi i w przypowieściach, i samego siebie w innym miejscu nazywa dobrym pasterzem. Czyli kogoś, kto szuka zagubionych owiec, kto czuje się za nie odpowiedzialny, który wszystko czyni, żeby dotrzeć do nich wcześniej niż nieprzyjaciel, wcześniej niż wróg. Ta przypowieść, która tutaj jest u Łukasza przytoczona, mówi o w miarę zamożnym właścicielu owiec. Setka owiec to niemało na tamte czasy, tamte miejsca. Natomiast jest to, tak po ludzku myśląc, nieco
dziwny pasterz, patrząc na realia tamtego życia. Znawcy życia Palestyny tamtych czasów mówią, że wiele jest tutaj nierealności opisanych. Pasterz normalnie nie bierze dorosłej owcy na ramiona, nie zwołuje sąsiadów. Raczej pasterz wolałby ukryć przed nimi, że się mu owca zgubiła. Ta uczta mogłaby go więcej kosztować niż warta owca. To jest pewne nierealności. Ale kiedy to Łukasz pisał, miał tego świadomość. Choć jako lekarz aż tak bardzo na owcach się nie muszę znać. Ale jeszcze bardziej świadomy był tego Pan Jezus, kiedy to mówi. Skoro więc używa takich obrazów, żywych, oryginalnych, choć czasem wręcz nierealnych, to po to, żeby uwypuklić troskliwość Boga o człowieka. Jezus chce tutaj podkreślić, jak ważne dla człowieka jest pojedyncza osoba, jak ważna dla Boga jest pojedyncza osoba, choćby najmniejsza. Bo mówi w tej przypowieści, że zgubiła się jedna z nich. Nie mówi, że zgubiła się najlepsza, najtłustsza, najbardziej ulubiona. Nie, po prostu któraś z nich się zgubiła. Jedna z nich. I on tą jedną szuka. Zostawia 99. I taki obraz, który Jezus przedstawia, jest sprzeczny z pogańskim obrazem Boga. Pogański Bóg to jest Bóg, który myśli o świecie, ale nie zajmuje się pojedynczą osobą. Nie traci głowy dla jednej osoby. Dla Boga objawienia, naszego Boga, którego Jezus też przedstawia nam jeszcze wyraźniej, wystarczy jedna osoba, by taką troskę usprawiedliwić, specjalną uwagę poświęcić, ucieszyć się, kiedy się znajdzie. Chce Jezus pokazać, że Jego Ojciec i On to nie jest Bóg pogański, Bóg nieinteresujący się człowiekiem. I ta owca, kiedy jest odnaleziona, nie słyszy ani wyrzutów, ani upomnień. Nie widzi dezaprobaty na obliczu pasterza. Jedyną rzecz, którą widzi, to jest radość tego, który ją odnalazł. Że pasterz się po prostu ucieszy. I nie wraca ta owca do stada, tylko wraca do domu pasterza. Tak to jest powiedziane. Wraca w miejsce bezpieczne. Miłość nie pamięta złego. I tutaj jest objawiona wyraźnie. Współweseli się z prawdą. Radość jest mocno podkreślona. I radość, którą chce pasterz dzielić także ze swoimi bliskimi, sąsiadami. I nie martwi się, że mogą go wyśmiać, że mu się ta owca zgubiła, że musiał szukać po nocy. Nie martwi się, że ta uczta mogłaby kosztować więcej niż ona jest warta. Po prostu chce się cieszyć razem z nim. Mówiąc krótko, sens tej Ewangelii, tej przypowieści Jezusowej jest taki, że ten Bóg, który ma wszystko w swoich rękach, który jest Panem całego świata, Królem, potrafi stracić głowę dla pojedynczej osoby. Mówiąc jaśnie, potrafi stracić głowę dla Ciebie i dla mnie. To jest ta prawda. Bóg traci głowę z miłości do nas. W pewnym momencie stracił dosłownie, umierając na krzyżu. Druga przypowieść mówi o posłudze dobrego Samarytanina, który opatruje rany. Chronologicznie jest ona wcześniej, już w 10 rozdziale, wersety 25-37. Łukasz 10, 25-37. Jakiś uczony w prawie chciał wystawić Jezusa na próbę i pyta go: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiada, co jest napisane w prawie, jak czytasz. Prawnik odrzekł: będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą duszą, całą mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wtedy Jezus mu mówi: dobrześ odpowiedział, to czynia, będziesz żył. Ale prawnik, chcąc się usprawiedliwić, pyta Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, właśnie do tego nawiązując, opowiada ową przypowieść znaną jako o dobrym czy miłosiernym Samarytaninie, a która brzmi tak.
pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi, rzekł, miej staranie, a jeśli coś więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Prawnik odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Otóż problem jest w tym, że za czasów Jezusa ówcześni teologowie, czyli uczeni w piśmie, dyskutowali, kto jest bliźni. No bo mamy kochać tego bliźniego, jak siebie samego, ale kto to jest ten bliźni, którego mam kochać? Stąd nie dziwmy się temu pytaniu, które postawiono Jezusowi. Bo według nich, według owych teologów, ani Samarytanie, ani tym bardziej poganie nie są bliźnimi. A więc ich nie mamy kochać. Czy nie my, tylko oni z tamtych czasów. Wobec Samarytanów i pogan to przykazanie nie obowiązuje, bo to nie są bliźni. Wręcz zabraniało się okazywać im życzliwość. Bliźnim są członkowie rodziny, grupy społecznej, czy najszerzej ewentualnie narodu wybranego. I tych należy kochać. Tutaj ten napadnięty podróżny z przypowieści jest Judejczykiem. I Judejczykami są także ci, którzy go miną. Obojętnie i kapłan, i lewita. On dla nich był bliźniem, nawet według tej teologii. Natomiast pospieszył z pomocą ktoś, kogo za bliźniego nie uważali Samarytanie. Zaopiekował się nim we właściwy sposób. Przyjęte środki zaradcze ówczesne podjął. I jeszcze zabezpieczył najbliższą przyszłość. By opatrzyć rany używano oliwy, wina, oliwa łagodziła. Zraniona wino służyło do dezynfekcji. Czyli po to te 2 rzeczy były użyte, by złagodzić ból, by dezynfekować rany. A potem do gospody i na kilka dni pieniądze zostawione, by go pielęgnować. I to, co jest najważniejsze, komentarz Jezusa na koniec, to Jezus pokazuje, że nie jest ważne pytanie, kto jest moim bliźnim, tylko jest ważne, czy ja chcę się stawać bliźnim dla innych. Jezus mu nie odpowiedział, kto jest jego bliźnim. Natomiast spytał się, który z 3 okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców. On się zachował jak bliźni. Czyli ten, który chce pomóc, chce zaradzić potrzebom tego drugiego. To jest bliźni. My nie mamy pytać, kto jest moim bliźnim, którego mam kochać, tylko mamy prosić, byśmy stawali się bliźnim dla każdego człowieka. Czyli chcieć mu wyrazić naszą miłość. I sakrament pojednania ma być tym miejscem też właśnie lania oliwy i wina. Czyli dezynfekowania i łagodzenia bólu. Choć pamiętajmy, że jak jest rana i na nią wino i oliwa, to może szczypać. Ale to szczypanie ma posłużyć dezynfekcji i złagodzeniu bólu później. Dlatego katechizm mówi, że spowiednik powinien, cytuję, cierpliwie prowadzić penitenta do uzdrowienia i pełnej dojrzałości. 1466 numer. Prowadzić do uzdrowienia. Stosować wino i oliwy. Ma to być miejsce uzdrawiania. Czasem może być też miejscem tworzenia zranień. Bo jest to miejsce sakramentu pojednania bardzo delikatne, gdzie się odsłaniają najbardziej słabe, intymne rzeczy. Czasem jest to zranienie, a czasem ból płynie z tego, że leje się oliwę czy wino.
Mędrzec uczy nierozważnie mówić, to ranić mieczem, a język mądrych lekarstwem. Tak to powinno się mniej więcej dokonywać, żeby nie ranić mieczem, tylko leczyć słowem także w sakramencie. Oliwa, wino. I w końcu ostatnia rzecz, o której jest mowa tutaj, to rzecz, której już nie trzeba wiele omawiać, bo jest opisywana na wiele sposobów w różnych książkach. To jest posługa ojca, który czeka na syna marnego i przyjmuje go, gdy powraca. Końcówka 15 rozdziału Łukasza. Ojciec tej przypowieści, jak go charakteryzuje, Łukasz czeka na syna, przyjmuje go, kiedy wraca, dostrzega z daleka, jest poruszony miłosierdziem, biegnie na spotkanie, wszystko to znamy. Jest on przepełniony cierpliwością, wyrozumiałością i szanuje wymagania wolności młodego syna. To jest też wyraz łaskawości Boga, który szanuje wymagania naszej wolności. Nawet jeśli czasem ta wolność nas prowadzi w złym kierunku. On nam może to objawiać, ukazywać, ale zawsze uszanuje. Natomiast tak jak ten ojciec oczekuje pełen nadziei na powrót. I życzliwości do syna nie niszczy ani oddalenie fizyczne, ani oddalenie duchowe tego syna, który odchodzi. On się oddala nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Ale to nie niszczy życzliwości, miłości ojca. On jest zawsze gotowy na przebaczenie, wymazanie winy i na to, żeby oddać synowi jego miejsce, które jest puste, by podjąć wspólne życie. Taka postawa nie jest dla nas oczywista. Ona jest sprzeczna z naszymi ludzkimi doświadczeniami, bo tu też nie ma żadnej karcącej mowy, nie ma żadnych wymówek, żadnej dezaprobaty we spojrzeniu. Także ten syn nawet odczuwa niepokój w ramionach ojca. Chce rozwiać jego radość, oskarżając się swoim wyznaniem. Więc jak pamiętamy, ojciec mu nawet nie pozwala skończyć tego samooskarżenia. Zdążył mniej powiedzieć niż zaplanował. I tu padną pierwsze słowa ojca, kiedy każe sługom się nim zająć, by mógł się cieszyć. Uczta, kąpiel, nowe szaty. Syn doświadcza objawienia serca ojca. Jego miłość jest nielogiczna, bo miłość ma swoją logikę. I często Bóg jest bardziej wyrozumiały wobec człowieka niż on sam. Czasem człowiek przesiąknięty swoim perfekcjonizmem i kompleksami jest mniej wobec siebie wyrozumiały niż Pan Bóg. Pan Bóg już dawno przebaczył, a człowiek jeszcze ciągle w tych rzeczach siedzi i drąży. Można by sobie przybliżyć to doświadczenie wracającego syna, myśląc o jego zmysłach i doświadczeniach zmysłowych, jaka się dokonuje przemiana. To nie jest najgłębsze doświadczenie, są doświadczenia duchowe głębsze, ale to też może zobrazować, jak najpierw jest pośród świń, a potem po powrocie, co się dzieje. Pośród świń, no co dociera do węchu? Smród od świń i od swego ciała. Smak doświadcza głodu, o czym jest napisane. Można powiedzieć, że ustach jest w cudzysłowie jak w trampku, albo jeśli ktoś zna to uczucie, jak na kacu. Słuch jest nasycony chrząkaniem tych świń. Wzrok tylko na nich spoczywa, na swoim zabiedzeniu. Dotyk odczuwa brud swojego ciała, przepocenie. No i te świnie, które się niego ocierają. I on taki wraca i takiemu się ojciec rzuca na szyję i całuje. Czyli wyobraźmy sobie, że takiego syna ten ojciec bierze w ramiona. On się mu nie każe najpierw okąpać i potem się przyjść wyściskać, tylko takiego go bierze w ramiona. I potem go posyła dojść do siebie. Potem jego węch będzie przenikał zapach mydła, perfum, dotyk świeżego ubrania, kuchnia, smak przysmaków, muzyka do słuchu, wzrok widzi piękno swoje, innych ludzi, tańce, przyjemność kąpieli, świeżego ubrania, pachnącego ciała. Wszystko bardzo przyjemne. Jak ktoś
chodził na pielgrzymki piesze i potem wrócił do domu po tych paru dniach czy tygodniach, to może coś z tego zrozumieć też, jak w końcu wejdzie do wanny i dojdzie do siebie po tej pielgrzymce. Tu jest coś więcej. Ta przemiana jest jeszcze głębsza, nawet właśnie w tych zewnętrznych przejawach. Czyli Bóg czuły i łaskawy, to jest Jego pierwsze imię i to, które Jezus chciał w sposób szczególny przedstawić, a Łukasz był na to wrażliwy, więc swoje Ewangelii ukazuje. Thank you.
uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalona, błogosławiona, czczona, wielbiona, najświętsza, najczcigodniejsza, najchwalebniejsza, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą Cię proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci, powtórę, boskie oblicze, na cześć i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twe, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twym obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje i sam racz dopełnić tego, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nam.
Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważone w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech swego boskiego oblicza.
Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Najświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy je Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami, łzy przesłaniające boskie Twe oczy. Zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym nad brzegami rzek Babilonu. Śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Oh.